Campus. Teraz porozmawiamy o sytuacji demograficznej w Polsce, a konkretnie o urodzeniach i o tym, dlaczego z tymi urodzeniami jest tak źle. A porozmawiamy z ekspertem, z dr Beatą Osiewalską z Katedry Ekonomii, Ludności i Demografii Wydziału Nauk Ekonomicznych UW. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. I od tej liczby urodzeń zacznijmy. Na początku trochę statystyk. W roku 2017 na świat przyszło w Polsce około 400 tysięcy dzieci. 5 lat później, czyli w roku 2022, było to już około 300 tysięcy dzieci. Czy to tempo spadku, a tak szybko licząc, to tempo spadku to jest około 100 tysięcy urodzeń mniej na 5 lat. Czy to tempo się utrzyma? Tak, panie redaktorze, jakby to są rzeczywiście dane, które budzą dość spore poruszenie i to wiemy, tym bardziej, że dookoła widzimy nagłówki, że obecnie urodzeń jest najmniej od czasu II wojny światowej. Natomiast zanim przejdę dalej, to chciałabym podkreślić, że żeby poprawnie interpretować liczbę urodzeń, powinniśmy najpierw uświadomić sobie, co na tę liczbę wpływa. I oczywiście bezpośrednio wpływa na nią dzietność, tak? To, o czym najczęściej się mówi, czyli średnia liczba dzieci, które rodzi jedna kobieta w wieku rozrodczym, tak? To jest dzietność. I ta dzietność w Polsce my wiemy, że jest niska i ona jest niska nie od wczoraj, ona jest niska już od dziesięcioleci. Ale do tego pośrednio na liczbę urodzeń, czyli na te 300 tysięcy, które obecnie obserwujemy, wpływa również to, ile jest kobiet w wieku rozrodczym, czyli między 15 a 49 rokiem życia, a w zasadzie między tak 20, 25 a 35, 40 rokiem życia, czyli w wieku, kiedy intensywność urodzeń jest największa. A takich kobiet w Polsce jest coraz mniej, tak? I to jest niezaprzeczalne. Jest to wynikiem tego, że pokolenia wyżu demograficznego wczesnych lat 80. starzeją się, tak? To są już 40-latki. To jest bardzo liczna grupa kobiet. One kończą teraz swój okres reprodukcji i są zastępowane przez zdecydowanie mniej liczne pokolenia milenialsów, tak? Czyli kobiet urodzonych już na początku XXI wieku. Czyli główną przyczyną tego, że nas, czy nas ubywa, to jeszcze o tym porozmawiamy, ale no, jakkolwiek brutalnie, może technicznie to nie zabrzmi, po prostu mniej kobiet jest do rodzenia, tak? Więc tych dzieci automatycznie też musi być mniej. Tak, tak, oczywiście, to jest bardzo ważny czynnik, bo ta zmniejszająca się liczba kobiet w wieku rozrodczym pośrednio wpływa na zmniejszającą się liczbę urodzeń. To jest tak zwana pułapka niskiej płodności, w której jakby ta cykliczność procesu płodności, zastępowanie się pokoleń ma długą pamięć. A to znaczy, że konsekwencje niskiej dzietności poprzednich pokoleń będą odczuwalne obecnie, będą mieć wpływ na bieżącą liczbę urodzeń. No i przypomnę tutaj, że Polska z niską dzietnością mierzy się mniej więcej od około 25-30 lat, czyli właśnie mniej więcej od długości jednego pokolenia. Zatem kobiety urodzone te około 25 lat temu, one teraz zaczynają rozważać, czy mieć dziecko, tak? I nawet jeśli te decyzje byłyby twierdzące, to mała liczba takich kobiet, kobiet w tym wieku, prowadzi do małej liczby urodzeń. I jakby taki spadek urodzeń, który obserwujemy, no jest bardzo przewidywalny, mało zaskakujący dla nas demografów, demografek, no bo on wynika ze struktury populacji. Natomiast no tutaj, jeżeli chodzi o tempo tego spadku, tak, czy tempo tego spadku się utrzyma, to 100 tysięcy na 5 lat, no to już jest tutaj kwestia trochę trudniejsza. Rzeczywiście przez kolejne lata my możemy nadal spodziewać się spadku liczby urodzonych dzieci właśnie przez wzgląd na zastępowanie się tej licznej grupy kobiet z okresów wyżowych mniej liczną grupą kobiet urodzonych około 2000 roku. No więc tak, jeżeli dzietność kobiet jakoś wyraźnie nie wzrośnie, no to będziemy świadkami dalszego spadku liczby urodzeń związanego właśnie ze strukturą populacji. Natomiast no, tempo, czy będzie takie samo, no to już zależy. No, może być troszkę wolniejsze, może być jeszcze szybsze. No tutaj ten współczynnik dzietności, tak, czyli ta dzietność też ma kluczowe znaczenie. A jakie są inne główne przyczyny tego, bo jedną już poznaliśmy, przyczyny tego, że urodzeń z roku na rok jest coraz mniej i to jest tak plus minus około 20 tysięcy urodzeń mniej.
Tak, pierwsza rzecz to jest właśnie ta malejąca liczba kobiet w wieku rozrodczym, tak jak mówiłam, a druga no to jest tutaj ta niska dzietność, tak? Ta niska dzietność ma bardzo wiele przyczyn i te przyczyny są bardzo zróżnicowane. I tak w zasadzie na omówienie dokładnie wszystkich przyczyn to na pewno zabrakłoby nam czasu, dlatego skupmy się może na tych najważniejszych, tak? To jest zagadnienie dość skomplikowane, więc wymieńmy tutaj te najważniejsze przyczyny. Do których moim zdaniem należy niestabilność zatrudnienia, praca niskiej jakości, nikłe wsparcie instytucjonalne rodzin oraz trudne warunki mieszkaniowe. Tak, to są te czynniki kluczowe. I teraz rozwijając może po trochę każdy z tych punktów. Wiemy, że młodzi ludzie, którzy rozważają rodzicielstwo, wiemy to z badań, chcą mieć najpierw stabilne zatrudnienie. Tak? To jest warunek konieczny, aby rozważać rodzicielstwo. Ale też chcą, żeby to zatrudnienie było nie byle jakie, tak? Czyli nie takie pierwsze z brzegu, tylko takie, które pozwoli im pogodzić pracę zawodową z rodzicielstwem. Nasze niedawne badania, tutaj też zajmujemy się tymi obszarami w naszym ośrodku, nasze badania pokazują bardzo ważną rolę zwiększonej elastyczności pracy. Tej elastyczności dotyczącej zarówno tego, jak pracujemy, w jakiej kolejności wykonujemy zadania, ale też kiedy i skąd pracujemy. I tu szczególne znaczenie ma możliwość pracy z domu, przynajmniej od czasu do czasu. No i okazuje się, że ta autonomia w pracy, ta elastyczność godzin pracy, czy możliwość pracy z domu mogą być narzędziem ułatwiającym radzenie sobie ze zwiększonymi wymaganiami w rodzinie czy w pracy, na przykład w przypadku właśnie choroby dziecka, potrzeby wyjścia z nim do lekarza, czy na dodatkowe zajęcia. Ale też w sytuacji, gdy w pracy mamy akurat natłok zadań i musimy sobie z nimi poradzić. Więc rzeczywiście to, jaka ta praca jest tych młodych ludzi, ma naprawdę duże znaczenie dla ich decyzji prokreacyjnych. Ja się Po drugie, tak, proszę. tak, jakby drugim czynnikiem bardzo ważnym, tutaj kluczowym, jest odpowiednie wsparcie instytucjonalne rodzin i o tym też bardzo wiele się mówi. I mam tutaj na myśli takie wsparcie holistyczne. Czyli takie, które obejmuje opiekę nad dziećmi, tutaj żłobki, przedszkola, opiekę zdrowotną kobiet w ciąży, opiekę pediatryczną, ale też odpowiednie rozwiązania rynkopracowe, które by miały na celu ułatwiać łączenie pracy z rodzicielstwem. I oczywiście niezbędna jest na pewno szeroka dostępność placówek opieki nad dziećmi, tak? To jest podstawa. Bardzo ważne jest też umożliwienie zwiększenia zaangażowania mężczyzn w opiekę nad dziećmi, które pozwalałoby podzielić ciężar tej opieki na dwie osoby, tak, na dwoje partnerów. Natomiast obecnie mężczyźni są dyskryminowani w opiece nad własnymi dziećmi, oni są po prostu absolutnie dyskryminowani, nie mają takich samych praw do tej opieki jak kobiety, tak? Czyli to wymagałoby zmiany. Do tego dochodzi jeszcze problem niewydolności służby zdrowia, którego w zasadzie wszyscy po pandemii koronawirusa jesteśmy już świadomi. Czy zaostrzenie prawa antyaborcyjnego, które prowadzi do wzrostu obaw związanych z potencjalnym ryzykiem zagrożenia własnego życia, czy zagrożenia nawet właśnie własnego życia czy zdrowia w przypadku jakichś problemów w ciąży, w przypadku ciąży zagrożonej. Także takie obawy na pewno nie sprzyjają decyzjom prokreacyjnym. No i ten trzeci, już ostatni Tak, ważny proszę. czynnik, to posiadanie własnego mieszkania. Już tutaj krótko powiem. Badania jednoznacznie wskazują, że posiadanie własnego mieszkania sprzyja decyzjom prokreacyjnym. Tylko że obecnie wiemy, że zakup mieszkania to też jest nie lada gratka, tak? Koszty kredytów są ogromne, trudniej kredyt dostać. Do tego dochodzi wzrost kosztów utrzymania, wysoka inflacja. Także w konsekwencji młodych ludzi często nie stać na zakup mieszkania, tak? Są zmuszeni odraczać jego zakup i długie lata odkładać na wkład własny, tak? Także no to są te najważniejsze czynniki. Pani doktor, Polaków ubywa. To jest bezsprzeczne. 140 tysięcy nas ubyło w roku 2022. Takie pytanie może trochę infantylne, ale czy my w końcu kiedyś znikniemy? No tak, no to jest bardzo apokaliptyczna wizja. Może nie zakładałabym od razu aż tak czarnego scenariusza. Prawdą jest natomiast, że rzeczywiście w ubiegłym roku przyrost naturalny, czyli ta różnica między liczbą urodzeń a liczbą zgonów, był ujemny, tak? I wynosił minus 143 tysiące ludności. Co to oznacza? Oznacza to, że zgonów było o 143 tysiące więcej niż urodzeń.
No i to jest stosunkowo dużo, tak? Żeby pokazać może tę liczbę w jakimś kontekście, to powiem, że w całej powojennej historii naszego kraju większa różnica była odnotowana jedynie w roku 2021, kiedy to liczba zgonów z powodu pandemii koronawirusa była wyjątkowo duża, a liczba urodzeń no, była taka w zasadzie mniej więcej jak ostatnio, czyli niewielka. No i stąd ta różnica była ogromna i wtedy liczba zgonów przerosła liczbę urodzeń aż o 188 tysięcy, tak? Czyli jeszcze no, znacznie więcej niż obecna wartość. Natomiast przed pandemią koronawirusa w latach 2018-2019 wartości te oscylowały około 30 tysięcy. Więc rzeczywiście ta obecna wartość to 143 tysiące, no to jest sporo. To nie jest tak, że liczba ludności w Polsce spadła o tę wartość, tak? Bo tutaj musimy pamiętać, że przyrost naturalny to nie jest przyrost rzeczywisty. No bo nie uwzględnia salda migracji, tak? A saldo migracji za rok ubiegły, no nie jest jeszcze znane, ale można się spodziewać, bo też obserwujemy przecież, co się dzieje dookoła nas, że było ono dodatnie, czyli że więcej osób napłynęło do naszego kraju niż go opuściło. W związku z tym liczba ludności w naszym kraju mogła nawet wzrosnąć, tak? Pomimo, że przyrost naturalny, czyli różnica pomiędzy urodzeniami a zgonami była ujemna, to liczba ludności ze względu na migrację mogła nawet wzrosnąć. Także to nie jest tak, że nas w kraju rzeczywiście tyle ubyło, no bo tutaj musimy pamiętać o tej kwestii migracji. Czy migranci są w takim razie dla nas szansą? Czy oni za nas nadrobią pewne zaległości demograficzne? Czy nadrobią zaległości w dzietności, to trudno powiedzieć, bo to będzie zależało od wzorca dzietności wyniesionego z kraju pochodzenia. Jeżeli tutaj mówimy konkretnie o migrantach z Ukrainy, bo tych było jakby w ubiegłym roku najwięcej, to raczej w dzietności oni nam nie pomogą, gdyż sami w swoim kraju też mają jeden z niższych współczynników dzietności w Europie. Natomiast tak, możemy upatrywać w migrantach szansy na zasilenie siły roboczej, na zapełnienie jakichś brakujących etatów, z którymi być może poprzez już niską dzietność od dziesięcioleci, małą liczbę urodzeń, no będziemy się musieli zmierzyć. A o jakiej liczbie urodzeń w skali rocznej powinniśmy mówić, żeby spać spokojnie? Czy jest jakiś złoty środek, jakiś model dla Polski, gdzie byśmy mogli stwierdzić, uff, dobrze, urodziło się tyle i tyle dzieci i możemy spać spokojnie? No tak, no pyta mnie pan redaktor o złoty środek. Ja mam wrażenie, że jest taki złoty środek. Oczywiście, że taki złoty środek jest, ale on jest chyba trochę inny niż pan redaktor tutaj by chciał usłyszeć. Moim zdaniem jest taki złoty środek osiągnięty wtedy, kiedy każda osoba ma tyle dzieci, ile chciała mieć, tak? Czyli jeżeli ktoś nie chciał mieć dzieci, no to nie ma. Jeżeli ktoś chciał troje, to ma troje. Jeżeli ktoś chciał jedno, no to ma jedno, tak? I to moim zdaniem jest jedyny złoty środek, o jakim my możemy mówić. No i wtedy każdy mógłby spać spokojnie, tak? Bo jakby jego preferencje byłyby spełnione. Czy możemy przesadzić w drugą stronę i czy tych urodzeń może być za dużo? Tak przed tygodniem też mieliśmy gości z Wydziału Nauk Ekonomicznych, rozmawialiśmy o inflacji, tak? I tak jak zbyt wysoka inflacja jest oczywiście słaba, tak deflacja też niekoniecznie może być błogosławieństwem dla gospodarki. To czy z urodzeniami można przesadzić? I tutaj znowu, panie redaktorze, ja bym zapytała, co to znaczy za dużo? Bo dla mnie za dużo dzieci to znaczyłoby więcej dzieci niż ludzie, tak? Poszczególni ludzie chcieliby mieć. Za mało dzieci z kolei oznacza mniej dzieci niż ludzie chcieliby mieć. No i jakby w obu tych sytuacjach rolą państwa, rolą społeczeństwa, naszą rolą jest pomoc tym ludziom, tak? Czyli z jednej strony zapewnienie dostępu do skutecznych metod antykoncepcji, kształcenie z zakresu zdrowia reprodukcyjnego. Z drugiej strony zbudowanie odpowiedniej infrastruktury zdrowotnej, która miałaby na celu pomoc parom w walce z niepłodnością. My wiemy, że sporo par z niepłodnością się dzisiaj mierzy, około 15% par szacuje się, że mierzy się z niepłodnością. Także wiemy, że potrzebny im jest dostęp do specjalistycznej opieki reprodukcyjnej, do metod wspomaganego rozrodu. No także to są bardzo ważne kwestie, to byłaby jakaś realna pomoc i no jakby, czy urodzeń może być za dużo? No jeżeli
Jeżeli rzeczywiście będziemy w stanie odpowiednio zadziałać, czyli pomóc tym osobom, które dzieci chcą mieć, a z jakichś przyczyn nie mogą, albo umożliwić osobom, które nie chcą mieć dzieci, rzeczywiście, żeby tych dzieci nie mieli, no to wtedy no nie ma za dużo urodzeń. Wtedy jest idealna liczba urodzeń. Przejdźmy teraz do badań CBOS-u, które, jak cały ten temat jest zatrważający, tak one chyba tutaj się wybijają jednak na pierwsze miejsce. Według CBOS-u te badania są sprzed kilku tygodni. Aż 68% kobiet w wieku 18-45 nie planuje mieć dzieci. 32% to prawda planuje, ale połowa z nich dopiero w dalszej perspektywie. Czy takie badania możemy uznać za oddające rzeczywistość, bo wskazywałyby one na to, że aż 2 na 3 Polki nie planują mieć dzieci w ogóle. No tak, to są dane, które trochę straszą, natomiast trzeba by parę kwestii tu wyjaśnić oraz może umieścić te dane w jakimś szerszym kontekście. Przede wszystkim należy pamiętać, że statystyki te dotyczą wszystkich kobiet w wieku 18-45 lat, czyli również tych, które już mają dzieci i które zrealizowały już swoje plany prokreacyjne, i w związku z tym naturalne jest, że one odpowiedzą, że więcej dzieci nie chcą. Druga kwestia jest taka, że jeżeli my pytamy młode kobiety, dajmy na to w wieku 18-24 lata, które też w tym badaniu uczestniczyły, jeżeli je zapytamy, czy one chcą mieć dzieci, no to również naturalne jest, że jeżeli nawet one odpowiedzą twierdząco, no to pewnie powiedzą, że one nie chcą mieć dzieci od razu, nie wiem, dzisiaj, jutro, za tydzień, tylko w dłuższej perspektywie, tak? 5-10 lat. To są najczęściej kobiety, które jeszcze się kształcą. One być może nawet nie są jeszcze w stałych związkach. Możliwe, że część z nich nawet jeszcze w ogóle nie myśli o reprodukcji. I dlatego może mogły te kobiety odpowiedzieć negatywnie na pytania o plany prokreacyjne. Natomiast to, co jest ważne w tym badaniu, to, że pokazuje ono, że w porównaniu do danych sprzed 5 lat, do roku 2017, nastąpił spadek kobiet, które planują mieć dziecko o 9 punktów procentowych, czyli rzeczywiście obserwujemy obecnie pewne ograniczenie planów prokreacyjnych. Natomiast to są plany, tak? To są plany prokreacyjne. Jakie to będzie miało przełożenie na realną dzietność, no to zobaczymy w przyszłości. Też bo chyba możemy się spodziewać, to trochę wybrzmiało w tym, co pani doktor powiedziała, że jednak część z tych kobiet swoje decyzje po prostu zmieni. Tak, oczywiście. Jakby część z nich na pewno zmieni swoje plany prokreacyjne. W szczególności właśnie mogą je zmienić te młode kobiety, które jeszcze nie myślą poważnie o zakładaniu rodziny. Ale też warto dodać, że w badaniu tym nie uwzględniano, że kobieta może być niezdecydowana co do swoich planów prokreacyjnych, tak? A wiemy, że część kobiet niezdecydowanych jest, szczególnie ostatnio, kiedy sytuacja społeczno-gospodarcza, sytuacja geopolityczna jest dość trudna. Natomiast badanie nie umożliwiało takiej odpowiedzi. Więc pewnie część takich niezdecydowanych kobiet, spora część, mogła odpowiedzieć negatywnie, a możliwe, że z czasem zmienią swoje też plany prokreacyjne na pozytywne. Wcześniej pytałem o złoty środek, ale na koniec chciałbym zapytać też krótko już o złote, czy są może jest złoty środek dla rozwiązań demograficznych, czyli jak z tą depresją urodzeniową walczyć? Czy są jakieś 3 dobre wskazówki, złote rady, które pozwolą nam ten problem rozwiązać? To, co chciałabym, żeby wybrzmiało w mojej wypowiedzi teraz, to fakt, że walczyć powinniśmy tam, gdzie tej walki chcą, tak? Czyli to znaczy, że jeżeli ktoś chce mieć dzieci, ale z różnych powodów, czy to zdrowotnych, czy finansowych, czy innych, nie może ich mieć, no to tutaj powinniśmy walczyć. Natomiast jeżeli ktoś dzieci mieć nie chce z różnych sobie znanych powodów prywatnych, taką decyzję powinniśmy uszanować i nie próbować na siłę zmuszać kogoś, aby zdanie zmienił. Także potrzebna jest taka społeczna akceptacja tego, że ktoś dzieci mieć nie chce i że to jest okej, i że my jako społeczeństwo musimy nauczyć się sobie z tym radzić. Natomiast tak, tam gdzie naszej walki chcą, no to pyta pan, jak walczyć możemy. I tutaj wydaje mi się, że podstawą jest przede wszystkim identyfikacja tych ograniczeń, tych barier, które stoją przed ludźmi rozważającymi posiadanie dziecka. No i tym zajmuje się nauka, tak? Natomiast następnym krokiem jest przełożenie wyników tych badań na odpowiednie działania społeczno-polityczne. Jakby czasami mam wrażenie, że brakuje tego połączenia między tymi dwoma krokami, niestety, ale jakby wracając do meritum, jeśli skupimy się na badaniach naukowych, no to sporo już dzisiaj o tym powiedzieliśmy, ale może teraz jeszcze podsumujmy. Badania wskazują, że kluczowe dla podejmowania decyzji prokreacyjnych są stabilność związku,
To jest pierwsza rzecz, stabilność zatrudnienia, praca dobrej jakości pozwalająca godzić rozwój zawodowy z rozwojem rodziny. Ważna jest też sytuacja mieszkaniowa, adekwatne do potrzeb rodzin wsparcie instytucjonalne, w tym opieka prenatalna, okołoporodowa. Ważne jest też umożliwienie ojcom zaangażowania się w opiekę nad dziećmi w stopniu porównywalnym do matek, tak aby nie dyskryminować ich jako ojców. Bardzo ważna jest sytuacja społeczno-gospodarcza i polityczna. I na końcu jeszcze powiem, że ważny jest stopień zaufania obywateli do państwa jako gwaranta stabilności i bezpieczeństwa w indywidualnych sytuacjach kryzysowych. I tutaj wiele z tych punktów można zaadresować poprzez odpowiednie działania społeczno-polityczne, jednak należy mieć na uwadze, że jest to oczywiście proces długofalowy, że dzietność nie wzrośnie nam z dnia na dzień, no bo też z dnia na dzień jakby nie uzyskamy na przykład zaufania młodych ludzi do państwa, czy nie uzyskamy ich zaufania do stabilności wprowadzanych zmian, nawet tych pozytywnych zmian. Także to jest coś, co wymaga dziesięcioleci. Czyli stabilność, stabilność i jeszcze raz stabilność albo poczucie dokładnie tej stabilności tak. Właśnie. Dokładnie rozmawialiśmy z panią dr Beatą Osiewalską z Katedry Ekonomii, Ludności i Demografii Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Rozmawialiśmy o demografii. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Radio Campus 97,1 FM.